Wiktoria Szpak, zapraszam na najnowsze wydanie Telewizji Żyrardowskiej. Dziś w programie nowe stawki za śmieci, historia żyrardowskiej ochronki w cyklu historycznym dotychczas, a także 5 lat barbera w Żyrardowie. Od 1 maja 2019 roku w Żyrardowie będą obowiązywać nowe stawki za odbiór śmieci. Decyzją Rady Miasta wysokość opłaty wzrośnie do 25 zł za osobę za śmieci segregowane i do 50 zł za osobę za odpady mieszane. Współpraca prezydenta i Rady Miasta nie polega tylko na tym, że ja przedstawiam Państwu uchwałę, tak? To jest mój punkt widzenia oczywiście. I liczę na to, że Państwo zagłosujecie za tymi uchwałami, podnosząc rękę do góry. Bo podejmujecie te Państwo uchwały z pełną świadomością ku dobru rozwoju, jeśli chodzi o rozwój naszego miasta. Należałoby się zastanowić i odpowiedzieć sobie na to pytanie, co się takiego dzieje dzisiaj, jeśli chodzi o rynek gospodarki odpadami komunalnymi, że ta cena w przypadku Żyrardowa rośnie z 11 zł od mieszkańca za odpady segregowane do tych 25 zł, aby zbilansować system w ramach trwania tej umowy, która jeszcze trwa do końca czerwca. A więc prawie 4 lata. Co się takiego stało, tak? Jesienią tamtego roku, co się dzieje takiego od stycznia tego roku, że te ceny odpadów nie tylko w Żyrardowie, ale w innych gminach również rosną. Rada Miasta podjęła uchwałę, która ustala wartość płatności za śmiecie w kwocie 25 zł. Jest to wymuszone, można powiedzieć, ustawą, bo mamy do czynienia z systemem samofinansującym się. Musimy zbilansować 4-letnią umowę, która obowiązuje do czerwca 2019 roku i tą uchwałą właśnie bilansujemy system, zamykamy tą sprawę. Podwyżki pewnie zostaną wprowadzone od maja tego roku do czerwca. Od lipca zostanie wyłoniony wykonawca i zobaczymy, czy ta stawka za śmieci będzie większa, czy może się zmniejszy. Uniwersytet III wieku w Żyrardowie uzyskał nową siedzibę. Od teraz UTW prowadzi swoje spotkania i zajęcia przy ulicy Żeromskiego 13, gdzie seniorzy zyskali większą przestrzeń na różnego rodzaju aktywności. Wzrost zainteresowania uniwersytetem wiązał się z konieczności zwiększenia lokalu, na co sami seniorzy nie musieli długo czekać. Pismo napisałam i pan prezydent w ciągu 10 dni przydzielił nam te pomieszczenia. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z tych pomieszczeń, bo są duże, jasne, wygodne. Mają słuchacze nasze dobre połączenie, ponieważ jest przystanek. I z jednej strony, i z drugiej strony wychodzą z budynku, już mają przystanek i mogą pojechać do swojego mieszkania. Także jest to bardzo dobrze rozwiązana sprawa. Poza tym mamy pokój biurowy, mamy pokój socjalny i mamy pokój szkoleniowy, gdzie będą się odbywały nauka języka niemieckiego, prace ręczne, szkolenia po zakresie rysunków. Będą teraz przygotowane na święta jajka wielkanocne przez nasze koleżanki. No myślę, że będzie społeczeństwo nasze zadowolone z tego wszystkiego, bo to już widać, że oni są tacy szczęśliwi, kręcą się tutaj bardzo, pomagają. Uniwersytet III wieku jest to bardzo prężnie działająca organizacja na terenie Żyrardowa, skupiająca seniorów z tych różnych środowisk seniorskich, z różnych organizacji.
Dzisiaj stowarzyszenia seniorskie są według mnie najbardziej liczną siłą, tak, jeśli takiego sformułowania mogę użyć, jeśli chodzi o organizacje funkcjonujące na terenie miasta. Dlatego też ważne jest to, aby w ramach działań prowadzonych przez tego rodzaju organizację, jaką jest UTW, nie doprowadzać na terenie Żardowa do tak zwanego wykluczenia społecznego, które głównie dotyczy osób starszych i samotnych. Ważne jest to, aby w różnych formach tym ludziom stwarzać możliwości przebywania w grupach, tak? Pokazywać im, że nadal są potrzebni, bo są i nadal są ważni z punktu widzenia miasta. I dlatego też te biura, które otrzymał Uniwersytet Trzeciego Wieku, są właśnie taką pomocą dla tych grup seniorskich, aby zapewnić im prawidłowe funkcjonowanie, tak? Żeby tutaj cała ta otoczka związana z prowadzeniem Uniwersytetu pod względem formalnym, prawnym miała swoje miejsce. Natomiast same te działalności polegające na wykładach odbywały się oczywiście w innych salach większych. O domu seniora kiedyś mieliśmy okazję porozmawiać. Myślę, że niebawem otworzymy jego podwoje. Tak, zresztą ten dom seniora właśnie jest ukierunkowany na wszystkie grupy seniorskie w Żardowie. 14 marca w Centrum Kultury w Żardowie uroczystym śniadaniem francuskim rozpoczęła się tegoroczna edycja Frankofonii. W marcu w ramach rozszerzenia wiedzy na temat kultury i języka francuskiego odbywa się szereg wydarzeń, które gromadzą uczniów i romanistów z całego miasta. Nie wiem, czy słychać za mną w tle, że ci młodzi ludzie sporo mówią po francusku, a przecież to są uczniowie naszych żyrardowskich szkół. A więc odpowiadając wprost na to pytanie, tak, ten język wraca. Tak jak wraca dzisiaj do nas ta historia z drugiej połowy XIX wieku. Historia nierozerwalnie łącząca się z francuskim inżynierem, wynalazcą, Philippe de Girard, od którego przecież pochodzi nazwa naszego pięknego miasta. I są to ważne elementy takiej współpracy, można by to powiedzieć nawet już międzynarodowej, tak? Bo rozmawiamy tutaj o programie Erasmus, w ramach którego następuje wymiana grup młodych ludzi między Francją a Polską, zresztą w całej Europie, można by tutaj to powiedzieć. Ale to jest właśnie to, co nie wiem, czy najważniejsze, podtrzymywanie, kulturowanie historii, tradycji, tej tradycji łączącej się ze współpracy Francji i Polski. Stolicy Francji, tak, to jest Paryż, ale Francja nie jest tylko Paryż, są też inne fajne miasta. Mamy Marseille na popołudniu Francji, na południu Francji, mamy Bordeaux na przed ocean, co jeszcze, mamy Strasbourg na wschodniej Francji, Lyon przez góry Alpa, więc Francja jest piękny kraj. Jak zaczęły powstawać gimnazja i nasza szkoła od razu miała imię Philippa de Girard i tam prowadzono francuski. Przez lata to była jedyna szkoła, gdzie francuski był prowadzony na wysokim, fajnym poziomie. Ale teraz jak patrzę, ile osób się uczy francuskiego, to właściwie w każdej szkole jest francuski. W liceum też jest, dzięki też trochę naszym absolwentom, którzy tam kontynuują. No i bardzo mnie to cieszy, że tak się pięknie rozwija francuski i zamiłowanie do Francji. Francuskiego uczę się od pół roku. Osobiście nazwałbym się nawet pojemnym uczniem, aczkolwiek bardzo leniwym.
Mogę się oczywiście przedstawić, jeżeli pani tego chce. Je suis Julien, j'ai 15 ans, je pratique le judo depuis 9 ans. Ma grande passion est la musique, surtout le rock and roll et le punk. J'aime l'anima. Et c'est ça. Moją przygodę z francuskim zaczęłam już bardzo dawno, ponieważ od już wczesnego dzieciństwa interesowała mnie kultura i język francuski, ale naukę rozpoczęłam właśnie dopiero z początkiem gimnazjum w szkole podstawowej numer 1. I właśnie bardzo podoba mi się język francuskiego, melodia i brzmienie. I myślę, że mogę śmiało powiedzieć, iż jest to mój drugi ulubiony język, zaraz po angielskim. Powiem szczerze, że jestem pod dużym wrażeniem w ogóle tego, co tutaj dzisiaj zobaczyłam. Tego całego potencjału młodzieży, która siedzi na sali, cała sala wypełniona młodzieżą, która mówi po francusku. My jesteśmy firma Stratiformy w Żardowie już od ponad 10 lat, ale tak naprawdę dzisiaj pierwszy raz uczestniczymy w tych dniach frankofonii. Bardzo pozytywne emocje, więc myślę, że będziemy kontynuować tą współpracę i będziemy dalej tutaj działać z Żardowem w rozwoju tej miłości do francuskiego. No, mam nadzieję, że coś z tego nam wyjdzie fajnego. Piętnastego marca w Resursie odbyła się konferencja z ramienia marszałka Adama Struzika o perspektywie rozwoju naszego subregionu od 2020 roku. W skład subregionu wchodzą powiat żyrardowski, powiat sochaczewski i grójecki. Na spotkanie poza samorządowcami zostali zaproszeni przedsiębiorcy, którzy wspólnie rozmawiali o potrzebach ekonomicznych i gospodarczych w województwie mazowieckim. To państwo dzisiaj reprezentujecie, mógłbym powiedzieć, nowy subregion w podziale statystycznym Mazowsza, czyli subregion żyrardowski. Dzisiejszy temat to inteligentna specjalizacja i wspieranie przedsiębiorców w zakresie innowacyjności działalności badawczo-rozwojowej. Ale zaczniemy od takiego roboczego ćwiczenia. Mają Państwo przed sobą ankietę. Chcielibyśmy, aby Państwo wcielili się w zarząd województwa mazowieckiego i zainwestowali 10 milionów euro w branże, które Państwa ocenie są najbardziej przyszłościowe i powinny być rozwijane i wspierane w kolejnej perspektywie. Tutaj pozwolę Pani, że zabiorę głos, bo właśnie nawet w tym ćwiczeniu, które mieliśmy zrobić na początku, ja dopisałem takie zagadnienie, które według mnie jest bardzo ważne, jak gospodarka odpadami, bo nie dalej jak wczoraj na sesji naszej Rady Miejskiej była bardzo, bardzo wzmożona i, że tak powiem, debata burzliwa niemalże na temat tego, ile będą nasi mieszkańcy płacić za odpady. I myślę, że znowu powtórzę tutaj ten slogan, ale to jest też właściwy kierunek jazdy, aby na gospodarkę odpadami w ramach tej inteligentnej specjalizacji też zwrócić uwagę. Przez współpracę z samorządami, samorządami gospodarczymi i te kierunkowe działania wtedy mają uzasadnienie, bo osiągnie się zamierzony cel, żeby to nie było tylko światełko w tunelu. Do 27 kwietnia można zgłaszać swoich kandydatów do samorządu mieszkańców. Podstawowym zadaniem organów samorządu jest reprezentowanie interesów mieszkańców samorządu wobec organów miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji działających na terenie samorządu. Drodzy Państwo, Rada Samorządów Mieszkańców to bardzo ważny organ pośredniczący między mieszkańcami a władzą miasta. Dlatego zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w wyborach, które odbędą się w naszym mieście 26 kwietnia, a swoje kandydatury możecie Państwo zgłaszać do 27 marca w Urzędzie Miasta Żyrardowa. W Pradze, w siedzibie Senatu Republiki Czeskiej, przygotowano wystawę Zapomniana sława rodziny Dietrich z Krasnej Lipy. Ekspozycja pod patronatem senatora Zbynka Linharta przygotowana została przez Stowarzyszenie Omnium w partnerstwie z miastem Krasna Lipa, które od 2016 roku jest miastem partnerskim Żyrardowa. Wystawa dla oglądających dostępna była do 18 marca. Miasto Żyrardów z ogromnym zadowoleniem przyjęło informację, że w Senacie Republiki Czeskiej w Pradze została otwarta wystawa poświęcona Dietrichom i także w znacznej mierze właśnie naszemu miastu, które integralnie i nierozerwalnie związane jest z historią tej rodziny. Wystawa przygotowana właśnie przez miasto partnerskie Krasną Lipę wraz ze Stowarzyszeniem
miała tak naprawdę na celu pokazanie historii rodziny i między innymi związków z Żyrardowem, ale myślę, co warte podkreślenia, zwraca uwagę na potrzebę odnowienia mauzoleum rodziny Dietrichów, które znajduje się w Czechach właśnie w Krasnej Lipie i popularyzuje działania Stowarzyszenia Omnium i miasta Krasna Lipa, aby zachować je dla kolejnych pokoleń. Maciej Klociński po raz kolejny został doceniony na arenie międzynarodowej. 15 marca w Żyrardowskiej Resursie odbyło się spotkanie żyrardowskiego artysty z rosyjską telewizją Rosja 24. W sobotę 16 marca w Resursie odbyła się konferencja Bądźmy Razem, organizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żyrardowie. W czasie konferencji położono duży nacisk na opiekę, wsparcia rodziców i terapeutów nad niepełnosprawnymi podopiecznymi ośrodka. Również w sobotę 19 marca w Centrum Kultury w Żyrardowie odbył się koncert P-Rock Studio. To spotkanie warsztatowe w stylu jam rock, podczas którego każdy z uczestników może przyłączyć się do artystów z własnym instrumentem i wokalem. Znane rockowe przeboje jak zawsze przyciągnęły do żyrardowskiego ludowca stałych bywalców i wielbicieli mocnego brzmienia. Trzech bardów zagościło na scenie Centrum Kultury. Zbyszek Iżycki o śpiewaniu i graniu marzył od najmłodszych lat. Jurek Marchewa zakochany po uszy w gitarowych brzmieniach, a Jędrek Nachorniak to pasjonat pieśni i ballad o górach. 16 marca mieliśmy okazję uczestniczyć w muzycznym wieczorze pełnym ballad, poezji i folku. Noc rozszczępiona bronami umyka przed coraz wyższą trawą. Po świtaniu, by nazwać światło, nie trzeba języka, wystarczy oczu przed nim nie zasłonić. Noc rozstrzępiona wronami umyka przed coraz wyższą trawą. Po świtaniu, by nazwać światło, nie trzeba języka, wystarczy oczu przed nim nie zasłaniać. Nad głową dzieje się niebieski młyn, karmi nas chlebem światła i snu ciemnym miodem. Każda barwa zaczyna się od bieli zim, każde ciepło na ziemi poprzedzone chłodem. 16 marca w Galerii FOPA odbyło się twórcze spotkanie z Kamilem Banaszkiem, żyrardowskim fotografem specjalizującym się w fotografii modowej, produktu i lifestyle. Podczas swojej prelekcji fotograf opowiadał o trendach, oczekiwaniach klientów i jak im sprostać. Była to okazja do poznania dorobku żyrardowskiego fotografa na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Fenomen fotografii mody polega na tym, że to jest po prostu totalna wolność. Można robić zupełnie dziwne zdjęcia, można robić także zdjęcia jak najbardziej przewidywalne i podobne do innych twórców, ale wyróżniać się jakimś tam elementem małym. Na pewno można zaistnieć przez Instagrama, to jest logiczne. Zaistnieć można oczywiście też przez swój jakiś tam niepowtarzalny styl, bo to nas generalnie wyróżnia. Także są różne środki na to, czy obiektyw, czy światło, czy sposób obróbki, tak? No ja myślę, że po prostu być oryginalnym i robić to, co się naprawdę kocha robić. Z czego jestem najbardziej dumny? No na pewno z progresu, który obserwuję. No bo jednak nasz styl, ogólnie styl każdego fotografa zmienia się na przestrzeni lat, więc jak najbardziej... Czy dążę w jednym kierunku, żeby te zdjęcia były piękne, plastyczne. Natomiast no, dumny jestem też z tego, że aktualnie już jest 60 zdjęć zaakceptowanych na Vogue'u,
na tym włoskim wogu. No niełatwo jest tam się dostać i niełatwo jest, żeby zaakceptowano zdjęcie, więc to jest dla mnie takie małe sukcesy, które składają się na większe sukcesy. 17 marca w Centrum Kultury w Żyrardowie wielbiciele teatru podziwiali spektakl Ostra jazda. Komedia opowiada o grupie ludzi, którzy w wyniku różnych zbiegów okoliczności tracą pracę. Chcąc znaleźć nowe źródło dochodów, padają na dość nieoczywisty pomysł – nakręcenie filmu erotycznego. Spektakl opowiada o tym, jak należy sobie radzić, kiedy nagle zostajemy bez pracy, bez środków do życia i musimy znaleźć jakiś nowy sposób na zarabianie, nowy sposób na życie. I jakież to ciekawe pomysły mogą przyjść do głowy. Mogę tutaj chyba zdradzić, że pierwotnie oryginalny tytuł tej sztuki brzmiał Kręcimy Pornola, który mówił już o wszystkim oczywiście. Dlatego twórcy postanowili zmienić troszeczkę ten tytuł, żeby zrobić go bardziej tajemniczym. No i faktycznie niektórych może dziwić nawet taka tematyka, że jak to w teatrze, taki temat, ale widziała Pani ten spektakl, więc sama Pani wie, że jest to wszystko zrobione w taki sposób, że jest to smaczne, niczego oczywiście nie pokazujemy złego i bardzo zabawny, fajny sposób temat jest poruszony. 18 marca w Żyrardowie gościł wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Spotkanie związane było ze startem programu Nowa Piątka PiS, programu Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Program, który na tym busie widnieje jako Piątka, Nowa Piątka, jest programem świeżym, zapowiedzianym niedawno, który będzie miał swoje przełożenie w najbliższym czasie już w dokumentach formalno-prawnych, czyli przyjętych rozwiązań ustawowych. Ta piątka zakłada dystrybucję i przekazywanie na rzecz rozwoju naszego kraju dużych środków finansowych, które idą do i w tym kierunku wsparcia polskiej rodziny, młodych ludzi, ludzi wchodzących do rynku pracy, również wszystkich nas podatników, jak również seniorów. To, co dzisiaj i to tym komponentem, który jest bardzo istotny dla Mazowsza i co muszę powiedzieć jako bardzo ważny element nowego podejścia do inwestycji na terenie Mazowsza i infrastruktury drogowej, to jest przeznaczenie środków przez rząd prawie 498 milionów złotych na budowę, remont, przebudowę dróg na terenie Mazowsza, oczywiście dróg dotyczących gmin i powiatów. Te środki, o których mówił tutaj pan wojewoda, pożytecznie zagospodarować na terenie naszego miasta. Mam nadzieję, że we współpracy ze starostwem powiatowym żardowskim, a więc z pozostałymi gminami powiatu, te rozwiązania będą mogły być w sposób dogodny dla mieszkańców, wdrażane nie tylko w Żyrardowie, ale również i na terenie powiatu żyrardowskiego. No cóż, na starej zasadzie to opierając, tak, zgoda buduje i o tym trzeba zawsze pamiętać. A beneficjentami tych propozycji, to co zawsze podkreślam, to nie jest urząd, to nie jest prezydent, to są mieszkańcy. Zapraszamy na sport. 15 i 16 marca odbył się czwarty amatorski turniej koszykówki w kategorii plus 35 o puchar prezydenta miasta Żyrardowa Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego. Tym razem zwycięzcą okazała się drużyna Winny Ludwik, która pokonała w zaciętym finale Lejte Kole i odebrała z rąk prezydenta miasta okazały puchar. Na trzecim miejscu uplasował się zespół Anako Brwinów. Najlepszym strzelcem turnieju został Przemysław Stasik, natomiast MVP Tomasz Bąk. Na pływalni Aqua Żyrardów wystartowała kolejna edycja projektu Powszechna Nauka Pływania – Umiem Pływać 2019, dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W projekcie biorą udział dzieci ze szkół podstawowych z gminy Nadarzyn, z Rusiec – 59 uczniów, Nadarzyna – 64 uczniów, Kostkowiec i Woli Krakowiańskiej – 29 uczniów, Młochowa – 28 uczniów. Zajęcia zaplanowane są od marca do listopada 2019 roku, będą odbywały się cyklicznie w określone dni dla poszczególnych grup. 20 marca o godzinie 20.30 w Centrum Kultury zagości Kabaret Młodych Panów z najnowszym programem To jest chore, który jak każdy ich program dotyka kwestii społecznych i tego, z czym spotykamy się na co dzień. Dzień dobry Państwu!
Dziś chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na niezwykły, bo jubileuszowy, 50. poetycki wieczór podwójny w Centrum Kultury w Żyrardowie, w sali klubowej, jak zwykle w trzeci czwartek nieparzystego miesiąca, czyli 21 marca o godzinie 18. Naszym gościem specjalnym będzie Sławomir Maszewski, żyrardowski poeta, zasłużony również jako działacz patriotyczny. Turniej dwóch wierszy dla wszystkich, którzy wiersze piszą. Dwa wiersze nigdzie niepublikowane, nienagradzane. Każda występująca osoba jest proszona o to, aby wiersze miała na piśmie, żeby mogła je przedstawić jurorom. Serdecznie zapraszam we czwartek 21 o godzinie 18, powtórzę teraz jeszcze, do Centrum Kultury w Żyrardowie, do sali klubowej. Do zobaczenia! Galeria FOPA zaprasza na otwarcie wystawy fotografii Kuby Stępnia Mana. Mana to energia, która przenika cały materialny świat w całej różnorodności. Według tradycyjnych polinezyjskich wierzeń jest to siła natury, która manifestuje się we wszystkim, co istnieje. Wernisaż oraz spotkanie autorskie w Galerii FOPA odbędzie się 22 marca o godzinie 19. 22 marca w Muzeum Mliniarstwa w Industrialnej Zagrodzie odbędzie się Święto Wody skierowane do najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Wydarzenie organizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Żyrardowie serdecznie zaprasza na naukę o wodzie przez zabawę w specjalnie przygotowanym na to wydarzenie programie rozrywkowym. Cześć, nazywam się Kamil Banaszek i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Was na wernisaż fotografii. Odbędzie się 23 marca w Żyrardowskiej Resursie o godzinie 18 i będę prezentował swoje fotografie autorskie oraz fotografie związane z tym, czym się zajmuję, czyli z fotografią mody. Bardzo serdecznie zapraszam. To już wszystkie informacje na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na dalszą część programu. Wiosna, 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 kto ty? Śpiewał Marek Grechuta, a my wyszliśmy dzisiaj na ulicę Żyrardowa zapytać żyrardowian, jak obchodzą pierwsze dni wiosny. Zapraszamy na Miasto Ludzi. Jak żyrardowianie obchodzą nadchodzącą wiosnę i jak wygląda to u Państwa? Nadchodzącą wiosnę jak obchodzą? No wychodzą na pewno na spacery. Tak jak dzisiaj na przykład? No na pewno tak, no pogoda sprzyja ku temu. No bardzo fajnie w sumie. Na tężniach byłyśmy, bardzo fajnie było. Oddychałyśmy sobie świeżym powietrzem. Świeżym powietrzem. Jak pani spędza wiosnę w Żyrardowie? Dopiero przyjechałam do Żyrardowa, wie pan, ja jestem z Gdyni. Z córką, która mi zrobiła prezent imieninowy, byłyśmy w spa i wracamy do Żyrardowa, gdzie mówiła, że jest rewelacyjne jedzenie. Jak spędzacie te pierwsze dni? No na skateparku. Ja też, jeździmy sobie, ja jeżdżę na hulajnodze, on na rowerze, jakoś spędzamy ten czas. Czyli przede wszystkim sport, aktywność fizyczna, takie sprawy, tak? Tak. Tak. Jestem turystką, jestem pierwszy dzień w Żyrardowie i właśnie dzisiaj oglądaliśmy park, pierwsze dni wiosny, jest po prostu przecudnie, spędzamy spacerując. I coś do jedzonka może jeszcze? Tak, ciocia najlepsze dania podaje. Sądząc po Państwu, to już chyba przeskoczyli Państwo na lato. Ale tak czy inaczej zapytam, jak z tą wiosną? Co Państwo robią? No co robimy? No korzystamy z chwil pięknej pogody. Czyli spacerek po Żyrardowie. Dokładnie, no po Żyrardowie. No mieszkamy tu, po Żyrardowie. No jak to wygląda? Piękne słoneczko, trzeba to wykorzystać. No i siadamy na swoje panienki. No i się przechadzamy po tym słoneczku. Ja na przykład chodzę na spacery ze swoim chłopakiem, ostatnio po parku, cały czas spacerujemy. No też planujemy na rowery iść niedługo. Czyli świeże powietrze i polecasz park. Tak, bardzo polecam park. A u ciebie? No jak widać, z nią spacerujemy, ja też z chłopakiem często wychodzę, rowery, jakieś spacery. No i jak ten wiosenny Żyrardów? Bardzo nam się podoba. Kolorowy. Na razie widzimy tylko ten plac, natomiast chcemy obejrzeć zabytki, ewentualnie jakieś tam miejsca ciekawe. Dzisiaj zdecydowanie odpoczynek, planujemy grilla. Moja mama skończyła dzisiaj, właśnie ma 80 lat. Za chwilę spotykamy się ze wszystkimi moimi dziećmi, czyli wnukami. A na przykład wiosenne porządki, coś takiego w domu jest? Nie, absolutnie. Nie ma takiej potrzeby, bo już jest po zimie posprzątane. Nie tracimy na to czasu, wolimy wyjść z dzieckiem na spacer, pochodzić i jemu czas poświęcić, niż siedzieć i sprzątać. Porządki w domu, pomagacie mamie albo tacie? No, pomagamy. Pomagamy.
Bardzo rzadko, ale no czasem z mamą siadamy i znaczy się sprzątamy, ale potem to wychodzimy gdzieś jak zawsze, nie dokończymy sprzątać. Jasne. A u mnie w domu akurat są takie świąteczne porządki wiosenne i w ogóle. To już wszystko w dzisiejszym programie Miasto Ludzi. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania kolejnych wydań Telewizji Żyrardowskiej. W kinie Lendo 28 marca wyświetlany jest nowy film Kafarnum. Zayn ma 12 lat, a ulica jest jego szkołą przetrwania. Kiedy rodzice wydają jego młodszą siostrę, wbrew jej woli, za starszego mężczyznę, chłopiec buntuje się i ucieka z domu. Postanawia zrobić wszystko, by uratować najbliższą mu osobę. Wkrótce na swej drodze spotyka samotną matkę z maleńkim synkiem. Ich losy połączy wspólny cel – poszukiwanie miejsca, które mogliby nazwać domem. Kolejna nowa propozycja w kinie Len to Green Book, dramat biograficzny. Tony, drobny cwaniaczek z Bronxu, z nadzieją na zgarnięcie konkretnej sumki, zatrudnia się jako szofer wybitnego, ekstrawaganckiego muzyka Dona Shirley'a. Razem wyruszają w wielotygodniowe tournée na południe Stanów Zjednoczonych. Z pozoru różni ich wszystko, od majątku i wykształcenia, przez sposób bycia, po ulubione jedzenie i rozrywki. Z czasem jednak będą mieli okazję przekonać się, że tak naprawdę więcej ich łączy niż dzieli. Ich wspólna, pełna przygód podróż stanie się początkiem nieprawdopodobnej przyjaźni. Rex to nieziemsko rozpuszczony, śliczny mały korgi, ulubiony piesek brytyjskiej królowej. Mieszka w pałacu Buckingham, pławiąc się w iście królewskich luksusach i powszechnym uwielbieniu. Jego wypielęgnowana łapa nie powstała nigdy w zwykłym parku, a ulicznego mieszańca nie chciałby obwąchać nawet przez ogrodzenie. Jednak pewnego dnia, na skutek szalonego zbiegu okoliczności, Rex traci swoją pozycję w pałacu i trafia do londyńskiego schroniska. Otoczony przez gromadę twardych czworonogów, które z niejednego śmietnika kości żarły, musi nauczyć się, co to znaczy być zwyczajnym psem. W kinie Lene nie brakuje również propozycji dla wielbicieli kina dokumentalnego. The Dawn Wall to film opowiadający historię dwóch wspinaczy, którzy zamieszkali na 900-metrowej pionowej ścianie Dawn Wall na wiele tygodni, wzbudzając przy okazji szalone zainteresowanie światowych mediów. Film wyświetlany będzie 28 i 31 marca. Barber jest to osoba zajmująca się strzyżeniem włosów, strzyżeniem brody i goleniem na gładko. Czyli strzyżenie włosów, wiadomo, każdą fryzurę dopasować do klienta, tak żeby był happy. Strzyżenie brody, no jest to na pewno teraz bardzo dokładne, klienci są świadomi, wiedzą czego chcą, jak broda ma wyglądać, jaki ma mieć kształt, jak ma być podgolona, także wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. No i golenie na gładko, na życzenie klienta, jest to bardzo zabieg relaksujący. Bardzo skupiamy się na szczegółach, na wystylizowaniu brody, zrobieniu dokładnie konturów, podgoleniu tego, żeby to wszystko wyglądało ładnie, był efekt wow taki. Klient jest bardzo świadomy i wie czego chce. Mi zawsze gdzieś to chodziło po głowie, żeby otworzyć swój salon. Zawsze się bałem, zawsze gdzieś pracowałem na etacie. Jednak tym takim bodźcem była żona, która popchła mnie w ten temat, żeby po prostu to otworzyć. Otworzyliśmy to. Zaczynałem sam, bez pracowników. Każdego klienta było trzeba sobie wyczekać. W tej chwili jest 3 pracowników, jestem ja. Strzeliliśmy się po prostu w dobry moment. A że faceci po prostu zaczęli przychodzić na brody, no to też kwestia właśnie tej mody, tak? Pan przychodził do fryzjera z zapytaniem, czy zrobimy coś z brodą. No jasne, tak, zajmujemy się tym. I wyszło to całkiem po prostu naturalnie. Klientów mamy z Żardowa, z Sochaczewa, z Grodziska, z okolicznych tutaj miejscowości, czasami bywają ludzie z Warszawy, także no, klienci są zewsząd. Ja jeszcze pamiętam klientów z praktyk, także klienci są tacy od 15 lat chodzący za mną, że tak powiem. Plany są jakieś cały czas w głowie, na pewno cały czas szkolenia, szkolimy się, jeździmy na targi,
We fryzjerstwie męskim no, też się zmienia moda. Spójrzmy na faceta 10 lat temu, spójrzmy na faceta teraz, jak wygląda, prawda? Jest przystrzyżony ładnie od zera, ma brodę, ma zarost. Myślę, że to jest całkiem inna osoba. W tym roku albo w przyszłym będę się przygotowywał do Mistrzostw Polski w Barberini. Także to jest takie moje najbliższe marzenie. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Dotychczas. Nazywam się Katarzyna Siatkowska, jestem etnografem w Muzeum Mazowsza Zachodniego. W dzisiejszym odcinku zabiorę Państwa do Ochronki, gdzie dowiecie się, po co do Ochronki przyjechał szach perski oraz w jakim celu dzieci symulowały kaszel. Zapraszam serdecznie. Znajdujemy się pod żyrardowską Ochronką, która powstała w 1875 roku dla dzieci żyrardowskich robotników. Powstała ona dzięki wsparciu finansowemu Karola Augusta Dietricha, który był współwłaścicielem zakładów żyrardowskich oraz z funduszy wypracowanych przez robotników fabryki. Teren dookoła Ochronki zagospodarowano na potrzeby pięknego ogrodu połączonego z placem zabaw. Sam Bolesław Prus przedstawił Ochronkę jako wzór tego, jak można połączyć dobro pracownika z dobrem pracodawcy. Początkowo do Ochronki uczęszczało około 360 dzieci. W miarę rozwoju fabryki zwiększała się również liczebność mieszkańców Żyrardowa, co za tym idzie zwiększała się również dzietność. Dlatego po 10 latach zdecydowano o powiększeniu Ochronki, tak by liczba miejsc zwiększyła się do około 1200. W 1889 roku w Ochronce miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, mianowicie na jej teren przyjechał szach perski. Dzień w Ochronce upływał na zajęciach plastycznych, nauce wierszy, piosenek oraz na ogólnej zabawie. Około południa podawany był obiad, który był płatny. W ramach obiadu spożywano zawiesistą zupę z mięsem mielonym. Dziećmi z Ochronki zajmował się również zakładowy lekarz, który dbał o to, by niedożywione dzieci miały tutaj zaplecze lekarskie. Powszechną praktyką było symulowanie przez dzieci kaszlu, ponieważ syropek na kaszel był bardzo słodki, a to bardzo kusiło maluchy. Dość powszechnym problemem była wszawica, dlatego na terenie Ochronki organizowano cykliczne akcje strzyżenia i kąpania dzieci, co odbywało się na terenie tutejszej łaźni, która posiadała pełne zaplecze sanitarne. Szczególnie miło dzieci z Ochronki wspominały świętowanie gwiazdki. Na ten wyjątkowy okres odsłaniano to właśnie po piersie Karola Augusta Dietricha. Na 2-3 dni przed gwiazdką dzieci zbierały się w sali balowej, gdzie odbywało się przyjęcie z ciastem i z herbatą. Każde dziecko musiało ze sobą przynieść chustę podpisaną imieniem i nazwiskiem, by na koniec odebrać prezenty. W skład prezentów wchodziła strucla, pomarańcze, landryny, kawa oraz tkaniny i materiały na ubrania. Biedne dzieci oraz sieroty otrzymywały paltka, butki, dzięki którym łatwiej im było przetrwać. Dzieci poza kolędami uczyły się również pieśni pochwalnych na cześć Karola Dietricha, ponieważ dla nich to on był synonimem naszego współczesnego świętego Mikołaja. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek cyklu Dotychczas. Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Gościnny. Dzisiaj gościmy Panią Magdalenę Wójcik, aktorkę spektaklu Ostra jazda. Dzień dobry. Pani Magdaleno, proszę powiedzieć w kilku słowach, o czym w ogóle jest ten spektakl dla widzów, którzy niestety nie mogli uczestniczyć. No, spektakl opowiada o tym, jak należy sobie radzić, kiedy nagle zostajemy bez pracy, bez środków do życia i musimy znaleźć jakiś nowy sposób na zarabianie, nowy sposób na życie. I jakież to ciekawe pomysły mogą przyjść do głowy. Faktycznie tutaj ten pomysł jest dość niekonwencjonalny, tak, można by powiedzieć, a jednocześnie przełamujący tabu.
Tak, owszem. Mogę tutaj chyba zdradzić, że pierwotnie tytuł, oryginalny tytuł tej sztuki brzmiał Kręcimy Pornola, który mówił już o wszystkim oczywiście. Dlatego twórcy postanowili zmienić troszeczkę ten tytuł, żeby zrobić go bardziej tajemniczym. No i faktycznie niektórych może dziwić nawet taka tematyka, że jak to w teatrze, taki temat, ale widziała Pani ten spektakl, więc sama Pani wie, że jest to wszystko zrobione w taki sposób, że jest to smaczne, niczego oczywiście nie pokazujemy złego i bardzo zabawny, fajny sposób temat jest poruszony. A nie była Pani zdziwiona, gdy pierwszy raz spotkała się Pani i gdy w ogóle pierwszy raz przeczytała Pani scenariusz? Że czym byłam zdziwiona, że taką tematykę w ogóle? Tak. Oj, wie Pani, tematyka jest przeróżna. Ja już tyle różnych sztuk i czytałam, i grałam, i także tutaj nie ma co się dziwić. Mamy czasy takie, że o wszystkim teraz rozmawiamy, wszystko pokazujemy, na każdy temat możemy dyskutować, więc to akurat nie zdziwiło mnie. Czasami widzowie dostają spazmów ze śmiechu, naprawdę, jak czasami jakiś taki solista się zdarzy, który arie całe śmiechowe wydaje z siebie, to my sami się gotujemy i czasami nie możemy wytrzymać. Co zresztą często się zdarza, to gotowanie nasze tutaj na scenie też nam się przytrafia. Nawet bez pomocy widzów, Mirek Baka mnie osobiście tak rozbraja niesamowicie, że ja wielokrotnie muszę odwracać głowę od widowni, żeby nie było widać, że płaczę ze śmiechu. Bawi mnie za każdym razem. A czy ciężko jest w ogóle zrobić dobrą komedię? Taką, żeby faktycznie ta reakcja widzów była... Oczywiście, bardzo trudno jest zrobić dobry spektakl. To jest ciężka praca i reżysera, i całego zespołu, aktorów, wszystkich osób biorących w tym udział, ale nie tylko, także i ekipy technicznej, która też jest szalenie nam potrzebna i ważna w przygotowaniu spektaklu i w osiągnięciu sukcesu. Robić komedię jest trudno, bardzo trudno. Moim zdaniem trudniej jest rozśmieszyć widza niż wzruszyć. I dobry aktor dramatyczny będzie dobrym aktorem komediowym. No. I taką szkołę należy przejść, zacząć od dramatu, od rzeczy poważnych, żeby dojść do komedii. Bo bardzo łatwo jest zrobić żmirę tak zwaną, coś niesmacznego, no, przerysowanego, karykaturalnego. A dobra komedia powinna być... subtelna, powinno się grać prawdziwie, a jednocześnie no, śmieszyć do łez. To nad czym jeszcze Pani pracuje? Nad czym, znaczy w repertuarze moim aktualnie mam kilka komedii, z czego się ogromnie cieszę jako młoda aktorka, kiedy jeszcze byłam przez 16 lat na etacie Teatru Ateneum Warszawskiego, wspaniałego, pod rządami jeszcze dyrektora Warmińskiego na początku, a potem pod rządami Gustawa Holubka. Przeszłam przez klasykę polską, przeszłam przez dramat europejski, amerykański. Miałam solidną szkołę, solidną naukę u boku wspaniałych aktorów, jak właśnie Gustaw Holubek, Piotr Franceski, Marek Kondrat, Marian Kociniak, Marian Opania, no plejada po prostu, Ewa Wiśniewska, wspaniała. Także nagrałam się tych dramatów, napłakałam, nasmarkałam na scenie, co było bardzo potrzebne. I teraz w moim repertuarze znajdują się właśnie same komedie, z czego się ogromnie cieszę, bo ja uwielbiam grać komedie, które mnie uskrzydlają też prywatnie i po skończonej pracy. Jest takie fajne zmęczenie, ale też właśnie taka pogoda ducha, radość, lekkość. Takie spełnienie i jest się w dobrym nastroju, dlatego pod tym względem też bardzo lubię grać komedię. A czy ma Pani jeszcze takie niespełnione marzenie aktorskie, które ciągle Pani czeka na jego realizację? Znaczy teraz moim marzeniem jest, żeby mieć szansę wrócić na chwilkę może do tego cięższego, takiego poważniejszego repertuaru, bo już trochę za nim zatęskniłam. Przez kilkanaście ostatnich lat robię w komedii głównie i tak mi się ckni troszeczkę. Mam trochę szansę teraz pracować nad takim repertuarem, ponieważ jestem w próbach gąski Nikolaja Kolady. Szykujemy się do premiery. Może tutaj będziemy gościć u Państwa, kto wie, serdecznie jest zapraszamy. Teatr imprezaryjny, więc może trafimy tutaj do Państwa. Bardzo ciekawa sztuka, trudna, cholernie trudna dla aktorów.
dla widza też może nie najłatwiejsza w odbiorze, ale piękna rzecz o miłości, o życiu. No. Fajna sztuka. To ja mogę życzyć tylko, żeby ten trud włożony w pracę nad nowym spektaklem okazał się takim sukcesem jak Ostra jazda i bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję państwu. A dzisiejszym moim i państwa gościem była pani Magdalena Wójcik. Dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie Telewizji Żyrardowskiej.